Cześć, dzień dobry! Pierwszy tydzień, pierwsza część hiszpańskiej Vuelty, trzeciego wielkiego turu tego sezonu za nami i można śmiało powiedzieć, że jest to Vuelta Cudów. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie i tak, takie rzeczy i takie cuda... Tylko na Wuelcie. Kilka lat temu autor bloga The Ring napisał, że hiszpańska WLT to jest statek piracki, peleton hiszpańskiej WLT to jest statek piracki, na który zabrani są przeróżni zawodnicy, którzy mają przeróżne motywacje, i to widać w tym roku wyjątkowo. To znaczy, takich rzeczy, jakie obserwujemy, Trudno jest, takie rzeczy, które obserwujemy, trudno jest zobaczyć na Giro i na Turze to raz. A dwa trudno jest zobaczyć nawet na wyścigach tygodniowych. I zastanawiam się, oczywiście, tak, to, to jest spektakularne, to jest nieprzewidywalne, to ma pewien rodzaj uroku. Natomiast Musimy nazwać rzeczy po imieniu. Hiszpańska wuelta, a szczególnie to, co obserwujemy na hiszpańskiej wuelcie w tym roku, ale takie sytuacje tutaj się trochę powtarzają co jakiś czas. To jest pewnego rodzaju aberracja. To jest, oczywiście, to jest charakterystyka tego wyścigu. Natomiast Realnie rzecz ujmując, wyścigi tak nie wyglądają. Zatem po kolei, bo mieliśmy tutaj naprawdę kilka intrygujących rozstrzygnięć. Zaczęło się w Portugalii, w Lizbonie, od jazdy indywidualnej na czas, wygranej przez Brendona Magnalpiego, W fajnym stylu pokonał pokonał Wouta Van ale nie tylko Van ponieważ drugie miejsce zajął Matias Waczek, Czech z Lidl Trek i on nim będzie za chwilkę, ponieważ no, wygląda na to, że jest to że jest to tak naprawdę... No z porego z, z, z rozmiaru gwiazda, która nam tutaj, którego nam tutaj która nam tutaj rośnie. Zobaczymy, zobaczymy co dalej. Waner ostatecznie został liderem tego wyścigu, wygrał dwa etapy, natomiast wygrał etap dopiero lub nareszcie etap numer 3. Po takim no troszkę okrojonym sprinterskim finiszu z problemami etap numer 2 wygrał Caden Groves. Caden Groves, który tak naprawdę jest jedynym takim rasowym sprinterem w tej welcie. Zresztą sprinterzy jak o tym wiecie tutaj nie mają łatwo i nie mają zbyt wielu okazji by sprawdzić swoje możliwości. Zatem Van Aert wygrał etap numer 3 i Van Aert wygrał numer 7. Na każdym z tych etapów coś tam się działo, to znaczy to były etapy trochę górzyste, nie całkiem płaskie, więc te, więc te sprinty nie były, takie, nie były takie całkiem oczywiste. Wspomniałem Matthiasa Waczka, on tutaj naprawdę się fajnie pokazywał jeszcze, jeszcze jeszcze kilka razy, to znaczy na etapie do kordoby, gdzie wygrywał Vonair. Waczek również przetrwał górki i był był po raz kolejny drugi. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie jest to czeska Vuelta, ponieważ mamy te miejsca na etapowych podjach Waczka, ale mamy też zwycięstwo Pawła Bittnera, kolejnego młodego zawodnika tym razem z grupy DSM, który wygrał etap numer 5 do Sewilli, tam pokonał Van i Growsa. Zatem no tutaj naprawdę naprawdę Czesi mają Oka o, mają okazję do tego, żeby być po pierwsze zadowolonymi, a po drugie, aby przyszłość wyścigów klasycznych, przyszłość sprintów widzieć w jasnych barwach, bo Bitner ma 21 lat, Baczek ma lat 22, obaj reprezentują fajne zespoły, grupa DSM, to jest raczej ta, z której która wypuszcza młode talenty dalej, czasami po jakichś perturbacjach organizacyjnych, ale wciąż jakby zawodnicy mogą tutaj się przebić w World Tourze. no a Lidl Trek jest tą grupą, która, mm, która rośnie w siłę, tak? która buduje coraz mocniejszy skład, która ma stabilne finansowanie no i wygląda to u nich, wygląda to u nich całkiem fajnie, więc fakt, że Matias, zawodnik taki jak Matias Wattek tam się znajduje, który może być wzmocnieniem tej ekipy na wyścigi klasyczne, a kto wie może współliderem na wyścigach klasycznych, już w następnej wiosny jest naprawdę bardzo fajną, jest naprawdę bardzo fajną sprawą. No i mamy kolejne, kolejne duże talenty w Peletonie, tym razem talenty czeskie. No, ale mówię już kilka minut o sprinterach, o zawodnikach klasycznych, ale bądźmy poważni, bądźmy uczciwi. Nie o to chodzi we Włocie i nie na to wszyscy na Włocie czekamy. Na wolcie czekamy na strome podjazdy, na walkę w górach, na ataki na kolejnych podjazdach i to obserwujemy. Piko, wielka z etap numer 4, zakończony stromym podjazdem, no i pokaz siły Primorza Roglicza w ramach tej nieprzewidywalności tak mnie osobiście to zaskoczyło to znaczy raczej spodziewałem się że Primoż Roglic będzie tracił w pierwszej części wyścigu i być może swoją wytrzymałością i doświadczeniem zyskiwał w drugiej części wyścigu szczególnie w tej bardzo wymagającej końcówce gdzie mamy kumulację górskich etapów ciężkich górskich etapów i czasówkę na sam koniec Pamiętajmy, że Roglicz wraca po kontuzjach doznanych podczas Tour de France po tym pechowym upadku, takim z zaskoczenia, gdzie jeden z zawodników Astany no, przeleciał przez separator i spowodował upadek Roglicza. Roglic tam ledwo dojechał do mety. Takie upadki z zaskoczenia są najgorsze, w związku z tym te kontuzje no, podobno były dość poważne. A tutaj Roglicz, właśnie na etapie numer 4, czyli dość wcześnie w, w fazie tego wyścigu zaprezentował znakomitą dyspozycję. Oczywiście w terenie, który mu sprzyja, w terenie, w terenie, w którym w przeszłości spisywał się najlepiej, czyli na takim kilkunastominutowym podjeździe, stromym, wymagającym e, dobrego rozłożenia sił, to raz, i dynamicznego e, finiszu, to dwa. No i ten dynamiczny finisz e, e, i konsekwencja, i doświadczenie, i wszystkie te elementy, o których mówię, e, spowodowały, że on ten etap wygrał, ponieważ Leonard Finish to też charakterystyczne dla Wuelty Po pierwsze był stromy, po drugie prowadził po lekkich łukach. Do mety w zasadzie meta była w zasadzie tuż za rogiem, e, czyli za, za zakrętem, e, schowana troszkę za Łukiem. I młody, kolejna młoda gwiazda tego wyścigu e, zawodnik Belk, młody Belk z Lotto Testin i Już w zasadzie unosił rękę, prawą rękę. E, w geście triumfu na no nie, nie wzniósł dwóch, ale już podnosił, w związku z tym zaczął lekko zwalniać, a tymczasem po zewnętrznej objechał go Roglicz. Istotne jest to, że Roglicz, poza tym, że ten finisz wygrał, to Roglicz jechał bardzo konsekwentnie, Roglicz w zasadzie w dużej mierze sam, podnóża pomagał mu własow, natomiast większość tego podjazdu Roglicz wyciągnął sam, zignorował, zignorował trochę Feliksa Gala, który tam szarpał, ale się uszarpał no i pokazał bardzo dobrą dyspozycję, no i by choć tam w końcówce były jakieś taktyczne zagrywki, z zwolnienia na lekkim wypłaszczeniu, to Roglic większość przewagi nad rywalami wypracował sam. I tutaj, choć był to krótki, kilkunastominutowy wysiłek, to już stawka się, już stawka się podzieliła. No i zobaczyliśmy, że poza Jeal który niestety potem wypadł z wyścigu, poza z powodu COVID-u, no to większość ekipy Emiratów nie jest w super dyspozycji. Także tutaj to, to pokazało, że no właśnie, to jest wyścig, na który niektórzy przyjeżdżają niedotrenowani, niektórzy przyjeżdżają zmęczeni. No i drużyna, która do tej pory faktycznie dominowała, jest tutaj w takiej sobie generalnie dyspozycji, co ma swoje odzwierciedlenie w dalszej części rywalizacji. Natomiast no tak, mieliśmy ten pierwszy etap, co niektórzy stwierdzili, że okej, okay, wyścig już jest skończony, natomiast to był dopiero czwarty etap, no i przyszedł etap numer 6. Przyszedł etap numer sześć, gdzie z kolei wydarzyło się coś przedziwnego, to znaczy, no, Mieliśmy zawodnika takiego jak Ben O'Connor, który już na etapie numer 4 stracił do roglicza ponad minutę, i on został odpuszczony w długą ucieczkę. Okej, okay, można powiedzieć. Nie wiadomo co właściwie można powiedzieć, to znaczy można powiedzieć, no dobrze, wydaje nam się, że O'Connor jest w nie najlepszej dyspozycji, w związku z tym możemy go odpuścić, ale z drugiej strony to jest dobry, kurczę, to jest dobry góral, stracił tylko minutę, a on został odpuszczony przez Peloton na minut 6. To jest absurd, to jest absurd i można powiedzieć, że na tej decyzji zespołu Borahan z Grohe zadecydowało to, że w ucieczce razem z O'Connorem był Florian Lipowicz, Florian Lipowicz to jest młody Niemiec, wielki talent o olbrzymim potencjale, który już w tym roku pokazywał się z dobrej strony pokazywał bardzo dobre tempo na podjazdach. Natomiast O'Connor no z tej ucieczki odjechał. To, to, nie była, to nie była duża ucieczka, tych zawodników tam jechało jechał 8 albo 9, o ile się nie mylę. I, no i O'Connor z niej pojechał na, na solo zdobywając nad tą ucieczką 5 minut przewagi, a nad peletonem 6,5. Na żadnym innym wyścigu coś takiego się nie dzieje. I tak jak mówię, no obecność Lipowica, czyli takiego no drugiego lidera, wicelidera Bory powoduje, że powodowała, że, że, że Bora tej ucieczki nie goniła. No ale odpuszczenie takiego zawodnika jako Konor to, to jest absolutnie nie, niezrozumiałe, bo, bo on... Był już blisko podium Wielkich Turów, on wygrywał etapy na, na Wielkich Turach, wiemy jak dużo ma ambicje, wiemy jak duży ma potencjał. Swoją drogą, Ben O'Connor jest jednym z bohaterów serialu Netflixa, tego o Tour de France, gdzie jest pokazywany jako taki, no, chimeryczny, trochę niedojrzały emocjonalnie zawodnik, ale z super wielką ambicją. Co więcej, drużyna Decathlonu po słabym Tour de France... Ten sezon ma naprawdę znakomity i oni przywieźli tutaj naprawdę mocną drużynę zawodników. Jak się już okazuje w bardzo dobrej dyspozycji Felix gal jest również jednym z czołowych górali, zresztą to widać jak pomaga O'Connorowi, trochę pomaga a trochę jedzie na siebie, ponieważ tam są tarcia mimo wszystko między nimi między nimi właśnie takie na, na tle ambicjonalnym ponieważ to są bardzo porównywalni zawodnicy jeśli chodzi o umiejętności jazdy w górach O'Connor zresztą odchodzi z drużyny dekatloną po tym sezonie, co też właśnie jest tutaj jakimś tam jakimś dodajek Jakiś, jakiś aspekt dodatkowy kontekst tej sytuacji. W związku z tym pytanie, czy on do końca będzie miał pełne wsparcie? Pewnie tak. Przynajmniej dopóki nie, nie pokaże oznak słabości, tutaj te oznaki słabości jedne miał przez chwilę. Na jednym z kolejnych etapów kończących się pod górę, gdzie Gal faktycznie trochę mu pomagał, a potem pojechał do przodu. Ale generalnie wygląda na to, że już tak uprzedzając fakty, że Ben O'Connor ma całkiem dobrą, stabilną dyspozycję, no i jest tym liderem po pierwszych dziewięciu etapach. Nikt się tego nie spodziewał, ale bardziej nikt się nie spodziewał tego, w jaki sposób Ben O'Connor tę koszulkę i przewagę zdobędzie. Ona maleje, ona topnieje, ale wciąż, wciąż jest dość wciąż jest dość stabilna. Natomiast realnie rzecz ujmując to odpuszczenie takiej ucieczki z takimi zawodnikami jak Lipowicz a szczególnie O'Connor na tak dużo i w zasadzie nie gonienie jej przez większość dnia ze względu na jakieś rozgrywki taktyczne no jest absurdem. Tak naprawdę jest absurdem choć oczywiście ten absurd powoduje że hiszpańska w ogóle ta w tym roku jest wyjątkowo ciekawa. Co, co dalej? No już o etapach sprinterskich powiedziałem, więc po Konorze wygrywała na potem mieliśmy powtórkę z etapu czwartego. Cięższy, troszkę dłuższy podjazd, stromy do mety, taki trochę miejski, typowy dla Vuelty, częściowo przez miasto, częściowo do, obok jakichś zabytków. Stromy na początku, nieco bardziej płaski w środku, ale to nieco bardziej płaskie i tak jest bardziej strome niż większość podjazdów, które oglądamy na Giro i Naturze i stroma końcówka znów kręta. No i tutaj mieliśmy poza... Rogliczem, który znów zaprezentował się znakomicie, mieliśmy informację pierwszej części wyścigu, czyli chorobę Almeida. który zaplątał się w krak się podnóża podjazdu, ale zaplątał się dlatego, że jechał z tyłu, a jechał z tyłu, dlatego że czuł się źle, a czuł się źle dlatego, że zachorował na COVID i niestety musiał się z wyścigu wycofać. Roglicz po raz kolejny rozegrał ten podjazd po swojemu natomiast istotne jest to, że wygrał finisz, natomiast istotne jest to, że razem z Rogliczem jechał Enrik Mas, Enrik Mas, który jak już wiemy dochodzi do wysokiej dyspozycji w czasie tego w czasie tego wyścigu, no i Enrik Mas, mnie to cieszy oso osobiście bardzo, ponieważ Enrik Mas jest zawodnikiem, który wielokrotnie pokazywał duży potencjał, wielokrotnie też poddawał ten potencjał w wątpliwości zaliczając nie gorsze wyścigi, czy gorsze dni, ale gors Proszę, nawet takie okresy w wielu tygodni czy wielu miesięcy, kiedy no nie sprawdzał się jako lider, lider drużyny, nie był w stanie rywalizować z najlepszymi tutaj. Przygotował bardzo dobrą dyspozycję. To jest taka troszkę powtórka w jego karierze, kiedy po średnio przejechanym Tour de France łapie dyspozycję na Vuelte. Widocznie taka jest specyfika, charakterystyka tego zawodnika choć trzeba pamiętać o tym i będę to powtarzał wielokrotnie, welta jest pewnego rodzaju aberracją i trudno jest przenosić wyniki z welty nawet jeśli mamy pewną wymierność, mamy pomiary na inne wyścigi, bo tutaj dzieją się rzeczy przedziwne, to raz, a dwa, no podjazdy na WLcie, charakterystyka etapów na WLcie, ich specyfika jest zdecydowanie inna, te podjazdy są czasami krótsze, czasami dłuższe, zdecydowanie są nieregularne, to jedna rzecz, a druga rzecz, o której i to jest jeden z motywów w tej pierwszej części wyścigu. Tutaj zawodnicy jeżdżą w szczególnie wysokich temperaturach. No tutaj te dni, kiedy zawodnicy jechali, w temperaturze powyżej 35 stopni było przynajmniej kilka. Oni naprawdę muszą się muszą się z tym zmagać. To to nie jest tylko kwestia tego, że to utrudnia życie, że po prostu zawodnicy cierpią. Wysoka temperatura przekłada się wprost na spadek performansu i trzeba to uwzględnić również patrząc na wyniki uzyskiwane przez zawodników na kolejnych podjazdach. Zawodnicy i tak jest z roku na rok jest coraz lepiej, ponieważ prowadzonych jest bardzo wiele badań na temat wpływu wysokiej temperatury na wydolność, w związku z tym tutaj chłodzenie jest odpowiednie, chłodzenie organizmu jest, no... Przewodnim motywem warto wspomnieć, że zawodnicy jeżdżą i trenują z czujnikami temperatury przymocowanymi do opasek mierzących tętno. Możecie zwrócić uwagę z boku, ponieważ koszulki są w zasadzie z siatki w tym momencie, to widać taki czujnik, plastikowy element przyczepiony do opaski tętna, to są czujniki temperatury. I, I no jest chłodzenie, tak jest lód, jest polewanie się, są kamizelki chłodzące na rozgrzewkach, na rozjazdach, zobaczymy co jeszcze zostanie tutaj wprowadzone, wymyślone w tej kwestii, są jakieś takie, no, nie lód, tylko jakieś takie saszetki żelowe, przeróżne rozwiązania, to jest kluczowe, natomiast no Henrik Mas jest jednym z tych zawodników, który prawdopodobnie lepiej po prostu sobie radzi w takich temperaturach, być może to jest klucz do jego sukcesu na Wuelcie. Wuelta oczywiście się nie skończyła, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, no mnie to niezmiernie cieszy. Bo ja bardzo lubię, kiedy zawodnicy. Ja się cieszę tym, jak ktoś wraca. Niż czerpie satysfakcję z tego, niż ktoś przegrywa. I bardzo lubię, jak zawodnicy. I to jest, to jest jeden z motywów powracających tutaj w tych moich komentarzach. Ja uważam to za niezmiernie inspirujące, jeżeli zawodnik lub zawodniczka po lat, miesiącach lub latach posuchy wraca na bardzo wysoki poziom, bo to pokazuje, że można, że się da i warto być pracowitym. I przede wszystkim cierpliwym i znosić te wszystkie porażki i upokorzenia, bo w końcu przychodzi moment, kiedy jesteśmy się w stanie odrodzić. Tak jak Enrik mas na tym wyścigu. Zresztą przebieg kolejnych etapów i przebieg ostatniego, być może królewskiego etapu tego wyścigu, etapu numer 9 sam w sobie jest taką, jest taką historią. Zatem. Właśnie, bo etap numer, etap numer 8 miał taki przebieg w miarę standardowy, znów z atakiem Roglicza, z utrzymującym jego koło masem, z trzecim na mecie. Landą, no i tutaj znów, właśnie z załamaniem z Emiratów, no bo poległ, poległ Almeida, a w czołówce generalnie w ogóle zawodników z Emiratów nie było. No ale przyszedł etap, przyszedł, przyszedł etap numer 9 etap określany jako królewski najcięższy etap tej pierwszej części wyścigu z dwoma przejazdami przez Hazajanas ciężki podjazd, no i właśnie, no i. Sytuacja, tutaj sytuacja troszkę bardziej zrozumiała, no bo na, czwartym, na, na szóstym etapie odpuszczenie o no to był absurd. Tutaj odpuszczenie Adama Jejca troszkę mniej, ale z Adamem Jejcem jechało. Wielu zawodników, a później kontratakowało wielu zawodników. Jeśli chodzi o Adama no to on w ucieczkę, we wczesną ucieczkę, jeszcze przed pierwszym podjazdem dnia, pojechał z innymi kolegami z drużyny, w związku z tym miał wsparcie, w związku z tym. Hej, oglądaliśmy już na WLT takie rzeczy, gdzie uciekał, nie wiem, na gdzie po, na, na początku etapu w zasadzie cały Team Sky tracił dobrych kilka minut, trzeba było ich gonić. E, I tutaj odpuszczamy zawodników Emiratów z miejscem em, z Jem Wajnem, z Solerem, czyli wiemy, że ma super górskich pomocników i to jest super górski etap, i, i, i ich odpuszczamy. O co chodzi właściwie, nie wiem oszczędzamy siły, jesteśmy tak niepewni tego, w jakiej formie jest Primosz Rogicz. Poniekąd słusznie, bo Primo Rogicz no, przyjechał w grupie z głównymi rywalami, natomiast, natomiast no, nie, nie był tą stroną atakującą, ewidentnie miał gorszy dzień. Co troszkę pokazuje, że okay, w sprzyjającym sobie, sobie terenie na takich krótkich ściankach jest w stanie pojechać znakomicie. Natomiast gdy, pod, gdy jest większa akumulacja trudności konsekwencje tej kontuzji sturu i, i przerwy w treningach być może dają o sobie znać. Co raczej by sugerowało, że na tej ostatniej części wyścigu gdzie podjazdy będą dłuższe i będzie ich więcej a nie będą to tylko właśnie podjazdy krótkie podjazdy do mety może być w kłopotach. Mm. Tak czy inaczej, no odpuszczenie odpuszczenie kolarzy Emiratów było znów wątpliwe, niezrozumiałe. Odpuszczenie tego kontrataku z, z karapazem również było wątpliwe. Nie, ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Istotne było to, że na ostatnim podjeździe na z nas um, znów znakomicie zaprezentował się Henrik Mas, który był w stanie zbudować prawie minutę przewagi. Um, na zjeździe miał jeden z momentów takich bardzo niebezpiecznych. Dobrze, że było już pobocze, na którą wyjechał. Um, Ośliznęło mu się koło, no i przy prędkości wysokich kilkudziesięciu kilometrów na godzinę wypadł z drogi. Na szczęście utrzymał tę sytuację. Potem był w stanie jeszcze dogonić Jaya Wajna, nawet na chwilę mu uciec, ale koniec końców w grupie, w grupie lidera bo co jest istotne, Ben O'Connor, dzięki wsparciu Felixa Gala ale też dzięki dobrej swojej dyspozycji, co by pokazywało, że on raczej jest typem diesla, który lepiej radzi sobie z, zresztą to troszkę też wiemy, dobrze sobie radzi z długimi podjazdami, dobrze się sobie radzi z kumulacją, z kumulacją trudności. Był się w stanie utrzymywać właśnie z, z Rogliczem, z Masem do momentu jego ataku, z Landą, z Carlosem Rodriguez'em. Oni tam jechali w takim solidnym, równym tempie no i Ben O'Connor jechał z nimi. Co więcej, Ben O'Connor zafiniszował jeszcze bonifikaty na mecie, bo Roglicza, który tutaj no nie uczestniczył w tym finiszu, co pokazuje, że Roglicz faktycznie czuł się nie najlepiej. No ale z przodu był Adam Jejc I z przodu był Adam Jejc, który ostatecznie stracił troszkę na zjazdach i na płaskim dojeździe do mety. W związku z tym w związku z tym nadrobił, nadrobił do Roglicza Masa, który został też doścignięty Carlosa Rodrígueza Landy nadrobił niespełna 4 minuty 4 minuty uwzględniając bonifikaty, a tak wymiernie 3,45 w związku z tym tylko wrócił do gry a nie wszedł w okolite podium, natomiast awansował 20 miejsc na siódmą lokatę no i pytanie właśnie, czy liczymy Bena ok czy nie liczymy Bena Okonora? No bo jeśli, jeśli odliczyć Bena Okonora, no to do w tym momencie. Adamiec traci minutę 37, to jest bardzo, bardzo niewiele. Do gry wszedł Karapas takim bardzo, bardzo stabilnym kontratakiem. Też przedziwna sytuacja, że mu na to, że mu na to po, po, pozwolono. ale po właśnie po pierwszej etapie, po pierwszej części wyścigu po 9 dniach mamy sytuację taką, że jest ten Benno Konor z zaliczką z ucieczki, która topnieje, ale topnieje z dnia na dzień coraz wolniej, który ma 3 minuty 53 sekundy przewagi nad rogiczem, 4,32 nad Karapazem, 4,35 nad Masem, 5,17 nad Landą, 5,20 9.9 Lipowicem, 5.30 Nad Jejcem i Galem. 9. Jest Carlos Rodriguez e, z 6-minutową stratą. E, no ale te 6 minut to z drugiej strony jest 2.07 do Roglicza tylko więc. Dramatu nie ma. Potem jest Dawid Goody i Siwakow, który jest najlepszym i najstabilniejszym zawodnikiem Emiratów, no ale raczej, raczej pomocnikiem. Więc mamy totalnie wymieszaną sytuację. Jak popatrzymy na tę listę, no to ta lista wygląda ok. Jakby to są wszystko ci zawodnicy, których liczyliśmy, których liczyliśmy tutaj jako faworytów w klasyfikacji generalnej. Pechowo jedzie pechowo i nierówno jedzie Sepkus Tego można się było trochę spodziewać, bo on jest co chwilę gdzieś zaplątowany w jakąś kraksę. Też ma problemy ze swoim performansem, To nie jest zdecydowanie ten Sep Kusto w zeszłym roku. Ale tak jak mówię, ze względu na jego problemy w tym sezonie tego się można było spodziewać. No natomiast to jest jakiś, jakiś, jakiś miszmasz, jakiś absurd. Ogląda się to świetnie, natomiast jest to trudno zrozumieć. Nie ma żadnych, nie ma żadnych absolutnie tutaj, nie można wyciągać żadnych wniosków na przyszły tydzień. Po prostu, jak to mawiają kolarze, trzeba jechać tę Welt i trzeba ją śledzić z dnia na dzień. Co jest istotne. Z dnia na dzień po dzisiejszym dniu przerwy przenosimy się na północ do, do Galicji. Temperatury spadają, ale nie spadają drastycznie spadają do 25-27 stopni. Zatem to nie będzie szok termiczny, który, który przeżyją kolarze, a czasami tak się zdarza i to też jest jedna z trudności WLT. No i mamy teoretycznie. Dni rozgrzewkowe od wtorku, ale w końcówkach są ciężkie, ciężkie podjazdy. W związku z tym we wtorek mamy etap do z metą na zjeździe, ale 160 km na 140 km jest premia bonusowa. I pierwszy podjazd pierwszej kategorii, wcześniej podjazdy trzeciej i drugiej kategorii, niby nieduże, ale za to z poziomu zero, w zasadzie z, powo z poziomu morza. Więc ten podjazd pierwszej kategorii z ze szczytem 20 km przed metą, on ma 650 metrów przewyższenia, więc to jest konkret. We środę mamy również etap górzysty, ale faktycznie dla ucieczki, raczej takiej, do której miejmy nadzieję, nie zabierze się nikt z czołówki klasyfikacji generalnej, tylko pohasają sobie harcownicy powtarzalne podjazdy, ale nie tak duże niektóre mniej lub bardziej strome, ostatni, ostatni 8 km przed metą, a może tam Mroglicz będzie próbował jak się odbuduje, zobaczymy, zobaczymy, to wszystko naprawdę jest trudno, trudno wyrokować, czwartek, długi podjazd do mety, ale nie stromy, więc Tutaj raczej no, nikt z faworytów nie będzie próbował bo to jest strata siły realnie. Natomiast no, jeden z kluczowych etapów tego wyścigu piątek Puerto de Ancares stromy, stromy stromy ciężki podjazd do mety poprzedzony też górzystym dojazdem w związku z tym tutaj będą będą różnice. Sobota to duży podjazd. Ale nie stromy i zjazd do mety. No i mamy niedzielę, i mamy niedzielę, gdzie myślę, że już nie będzie przypadków, nie będzie ucieczek, nie będzie odjazdów faworytów, po prostu będzie walka jeden na jeden. Kuj negru, długi podjazd do mety z bardzo ciężką końcówką. W związku z tym. Tam będzie gdzie atakować, będzie gdzie robić przewagę, to nie jest aż tak hardkorowy podjazd jak Angliru, ale jest on ciężki, jest on długi, jest na stosunkowo dużą wysokość jak na tę WLT, ale to jest wciąż poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, natomiast start do tego podjazdu jest znów z około 300 metrów, czyli praktycznie z poziomu morza. W związku z tym jest to hardcore i ten hardcore zamknie pierwszy drugi tydzień WLT. no i myślę, że realnie to, to już nie będzie ten, ta część wyścigu, gdzie będziemy oglądali jakieś przedziwne sytuacje. Zatem jestem wstrząśnięty, zmieszany. Oczywiście, że rozumiem, ale nie jakoś bardzo, to znaczy. Powtórzę jeszcze raz, widać jak bardzo WLT jest innym wyścigiem niż in, inne wielkie tury ze względu na różnice w przygotowaniu poszczególnych zawodników, ze względu na zróżnicowany skład drużyn, ze względu na to, jak yy, różne są interesy poszczególnych drużyn, różne są interesy poszczególnych zawodników, właśnie że nie wszyscy są tutaj w stuprocentowej dyspozycji, a trasy wyścigów są nieregularne, trudne do kontroli mamy bardzo trudne warunki atmosferyczne, czytaj upały. To wszystko powoduje, że wyścig jest trudny do kontroli, że kolejni zawodnicy podejmują próby, mając właśnie przeróżne motywacje, są też przeróżne motywacje wewnątrz drużyn, jak widzimy, są może mniej lub bardziej widoczne nawet jeśli nie jakieś problemy, to przynajmniej konflikty interesów, interesików. To wszystko powoduje, że ten wyścig jest jaki jest, no i należy się nim cieszyć. Zatem moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do codziennych wpisów na Facebooku, a także no, na cotygodniowe podsumowania na YouTube. Także moi drodzy, dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!